Siema, jestem Szymon. Prawdopodobnie oglądasz to, ponieważ stoisz przed bardzo trudnym wyborem, który także ja musiałem podjąć. W tym klipie postaram się przekonać Cię do wyboru pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Hieronima Derdowskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Kartuzach. Jest to mój finalny rok nauki na profilu matematyczno-geograficznym. Moja kilkuletnia wędrówka nauczyła mnie, jak pokonywać wszelkie trudności związane z edukacją. Pewnie zastanawiasz się, co może je powodować. Pozwól, że przedstawię Ci niektóre z nich. Poranne wstawanie z łóżka nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu. No prawie. Spożywasz śniadanie, które z pewnością dostarczy Ci energii na cały poranek. Dzień szkolny zaczynasz od zajęć geografii, na której możesz zabłysnąć swym intelektem. O jeziorze Suwalskie. Tu. Na północnym wschodzie. Na północnym wschodzie. Tu nie wiem, gdzieś tutaj. Powiem Ci, że akurat tutaj. Polski biegun ziemi. To idzie Kartuzy w takim razie, może będziesz wiedział. Kartuzy? Kartuzy to miejscowość, to jest nasza szkoła. Tutaj, proszę pana. O pozytywną ocenę z rosyjskiego nie musisz się martwić. Kształcąc się na profilu matematyczno-geograficznym, twój poziom zaawansowania intelektualnego pozwala ci na dowiedzenie niemożliwego. Po zakończonych zajęciach i dotarciu do domu od razu przechodzisz do priorytetów, czyli nauki języka angielskiego poprzez niekonwencjonalne metody. Uczniowie klasy geograficznej w otoczeniu skał okruchowych, magmowych, a także kostki granitowej czują się jak ryba w wełtawie. Wyższość klasy F poparta jest statystykami, a także ponadprzeciętnym statusem społecznym. Wybór pomiędzy matgeo a matfizem należy do Ciebie.